Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest spokojnie, więc szybko się z wami witam i fleszyka migiem czytam. Pamiętacie system Nemesis z gry Śródziemia Cień Mordoru? Jego początki sięgają skasowanej gry z Batmanem, nad którą w okolicach 2012 roku pracowało studio Monolith Productions. Gra funkcjonowała pod kryptonimem Project Apollo, a jej akcja osadzona była w uniwersum kinowej trylogii Christophera Nolana. To właśnie w tej grze stworzono system Nemesis, w ramach którego nasi wrogowie pamiętali wcześniejsze porażki w starciach z graczem. Ostatecznie batmański projekt został skasowany, ale jego elementy posłużyły do stworzenia wspomnianego Śródziemia Cienia Mordoru. A dziś w sieci możecie zobaczyć niepublikowane wcześniej gameplaye z Projektu Apollo. Content Warning to koopowy horror, który szturmem podbija teraz Steama. Twórcy musieli jednak wyłączyć dwa problematyczne mody, które pozwalały zwiększyć liczbę graczy. Przypomnę, że obecnie można się bawić w czteroosobowej grupie. Twórcy tłumaczą, że zwiększenie limitu graczy generuje dodatkowe koszty dla zespołu i póki co nie mogą sobie na nie pozwolić. Proszą więc, aby gracze na razie nie obchodzili tych ograniczeń. Co jednak ważne, autorzy sami badają różne opcje na podniesienie limitu graczy, ale póki co nie mogą jeszcze nic w tej kwestii obiecać. Okay, new kid. We have all new rules this time. Miasteczko South Park zostało zasypane i jako nowy dzieciak na dzielni musisz je znowu uratować. Koopowy roguelite z doskonale znanymi postaciami pokroju Cartmana, Kyla, Stana i Kenny'ego jest już dostępny na PlayStation, Xboxach, Switchu i PC-cie. Oh, says Clyde! And do you always trust what Clyde says? Hell no! Clyde's a total dumbass! Dziennikarze serwisów gamingowych odwiedzili studio Ninja Theory i zapoznali się z fragmentami Senua's Saga Hellblade 2, a ich wrażenia są bardzo pozytywne. Autorzy tekstów chwalą dojrzałe podejście do fabuły, piszą, że gra wygląda oszałamiająco, a pojedynki z przeciwnikami zostały ulepszone względem jedynki. Wygląda więc na to, że Microsoft będzie miał naprawdę niezłą grę w swoim portfolio. Hellblade 2 ukaże się 21 maja na PC-tach oraz na konsolach Xbox Series S oraz X. Tytuł oczywiście będzie dostępny na premierę w Game Passie. Look who it is. Jak za darmo, to uczciwa cena. Jeśli tylko nie straszny wam Epic Game Store, to możecie tam właśnie od dziś odebrać dwie ciekawe gry. Pierwsza to kosmiczne RPG firmy Obsidian, czyli The Outer Worlds w wersji Spacer's Choice Edition, a więc składającej się z podstawki oraz dwóch dużych dodatków. Druga gra to Thief, czyli czwarta odsłona kultowej skadankowej serii opowiadającej o przygodach tytułowego złodzieja Garetta. Na odebranie darmowych gier macie czas do 10 kwietnia, kiedy to zostaną udostępnione kolejne darmowe produkcje. Firma Ubisoft poinformowała, że 10 czerwca odbędzie się Ubisoft Forward 2024, czyli duża coroczna transmisja poświęcona nadchodzącym grom francuskiego wydawcy. Prezentacja ma być transmitowana na żywo z Los Angeles i odbędzie się tuż po Summer Games Fest, czyli imprezie, która zastąpiła kultowe E3. Na razie nie znamy żadnych konkretów na temat wydarzenia. Prawdopodobnie jednak w trakcie pokazu zobaczymy trzecioosobowe Star Wars Outlaws, osadzone w feudalnej Japonii Assassin's Creed Red, czy też nowego Far Cry'a. Całkiem możliwe, że to właśnie 10 czerwca Star Wars oraz nowy Assassin otrzymają daty premiery. Give me a chance. Palworld otrzymał właśnie pokaźną aktualizację 0.2.0.6, w ramach której do gry trafił m.in. Bella Noir, czyli pierwszy tzw. Raid Boss. To potężny przeciwnik, którego gracze mogą przyzwać w niemal dowolnym miejscu. Takich stworków nie można złapać, ale za to po ich pokonaniu gracz otrzymuje jajo. Dla osób szukających większego wyzwania dostępna jest też ekstremalna wersja tego bossa. Patch dodał też sporo nowych przedmiotów oraz budynki, w tym elektryczny inkubator jaj. Uff, no i to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony koń w grach.